Renowacja elewacji dawnego Rokisu, w którym aktualnie mieści się Urząd Miejski przy ulicy Noniewicza, zbliża się nieuchronnie. Ratusz ogłosił przetarg na wyłonienie wykonawcy. Firmy budowlane oferty mogą składać do 4 kwietnia. Elewacja, zgodnie z założeniami projektu, ma być wyremontowana do końca września tego roku. Te elewacje będą takim zwieńczeniem metamorfozy, którą przechodzi od kilku lat plac Marii Konopnickiej, bo jak przypomnę, w roku 2014 został odremontowany plac Marii Konopnickiej, później zmieniły się kamienice wokół tego placu, zostały wyremontowane elewacje, no i tak naprawdę ostatnim takim elementem zostały te elewacje na budynkach miejskich. Doszliśmy do wniosku, że te budynki nie mogą odstawać wyglądem od reszty. Te elewacje nie zmienią się aż tak mocno, jeżeli chodzi o kolorystykę. Będzie to nadal taka kolorystyka w odcieniach kremowych, w odcieniach szarości, czyli bardzo podobna do tej już istniejącej, ale jakby nie patrzeć, musi być ona odnowiona, ponieważ w wielu miejscach te tynki są już popękane, poniszczone, pokruszone, więc ten remont jest tutaj niezbędny. Prace oprócz wykonania tynków na elewacji obejmą remont wejścia głównego wraz z wymianą drzwi zewnętrznych, schodów oraz podjazdu dla niepełnosprawnych. Robotnicy tam, gdzie istnieje taka potrzeba, naprawią dach i wzmocnią fundamenty. Na wymianę czekają też rury spustowe i instalacja odgromowa. Cokoły budynku obłożone zostaną płytami granitowymi, a całość efektownie podświetlona. Podobnie jak kamienice mieszczące Urząd Miejski i pierwsze LO przy ulicy Mickiewicza.